Sfera to inny świat, gdzie wszystko jest możliwe. Ludzie zamiast mówić, śpiewają. Lalki z kolei mają aż 4 metry wysokości. Tutaj przepych i głośne masowe sceny stawiają z wrażenia włoski na całym ciele. Opera wita Was w Białymstoku. Opera i Filharmonia Podlaska, Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, jest obecnie największą instytucją artystyczną północno-wschodniej Polski i najnowocześniejszym centrum kulturalnym tej części Europy. Historia tej instytucji liczy sobie prawie 60 lat, ale obecny, nowoczesny budynek powstał w 2012 roku. To tu odbywają się największe produkcje artystyczne regionu, między innymi Upiór w Operze czy musical Korczak. Czy wciąż pamiętasz dziecięcy strach? Czy wciąż pamiętasz, skąd brał się ten lęk? W Operze Podlaskiej rozstawiają nową dekorację do Traviaty. Widzimy ją jako pierwsi. Gdy na scenie powstaje Wenecja w czasie karnawału, w innej sali śpiewacy próbują swoje arie. Arie to solowe pieśni, które są dłuższymi muzycznymi przerywnikami między dialogami. Warto wiedzieć, że dialogi w operze też się śpiewa. Jak dbacie o swoje gardło? Trzeba żyć i zachowywać się normalnie i nie popadać w jakieś ekstremalne historie, to znaczy nie przeciążać. Nie można zimą chodzić z odkrytą głową, bez szalika, bo to może się różnie skończyć. Trzeba uważać na zimne napoje. Niektórzy uważają właśnie odwrotnie, że im to nie przeszkadza, ale generalnie to trzeba... Znaczy nie należy przesadzać też, myślę. Trzeba, tak jak mówię, zachowywać się normalnie, natomiast nie szarżować, o tak bym powiedział. Nie można palić, jeść za dużo czekolady, jeść za dużo orzeszków, bo to wszystko źle wpływa na nasz narząd, który my na co dzień jednocześnie też mówimy, tak? Bo to nie jest nie tylko, że my cały dzień milczymy i wychodzimy od 19, otwieramy usta i śpiewamy. Cały dzień mówimy i jeszcze do tego potem wieczorem śpiewamy, więc nasz instrument jest z nami 24 godziny na dobę. W przedstawieniu operowym chór gra bardzo znaczącą rolę. Czasem śpiewa ważne dla opery przesłania albo tworzy spektakularne masowe sceny. Gdy setka ludzi śpiewa wspólnie pełną parą, cała opera drży w posadach. Jak się dyryguje chórem? Jest to trudne zadanie, dlatego że jest to zespół złożony z różnych indywidualności. Każdy jest inny, każdy inaczej śpiewa i muszę to wszystko zebrać jako zespół do jednej wielkiej grupy, wyrównać brzmienie, żeby wszystkim się podobało, zająć się sprawami organizacyjnymi, żeby ludzie byli zadowoleni, żebyśmy wyjeżdżali i koncertowali w kraju i za granicą i żeby to było wielką naszą wspólną muzyczną przygodą. W Operze Podlaskiej w Białymstoku trwają przygotowania do Traviaty Giuseppe Verdiego w reżyserii dyrektora tutejszej opery, Roberto Skolmowskiego. Jak twierdzi sam pan Roberto, będzie ona bardzo nowoczesna w porównaniu z poprzednimi prezentacjami tej opery, chociażby przez stroje zaprojektowane przez pana Pawła Dobrzeckiego. I chyba po raz pierwszy w historii tego przedstawienia chór oprócz śpiewania będzie tańczył, w dodatku sambę. To pierwsza próba ze scenografią i kostiumami. Reżyser po raz pierwszy zobaczy w rzeczywistości to, co wcześniej wymyślił ze scenografem. Szanowni Państwo, na razie się bawimy, tak? Zmieniamy. Kochani! Podobała się panu próba?
Wiesz, reżyser nie do końca jest od tego, żeby mu się podobało. To jest trochę taki zawód, w którym on musi zachować do końca zimną krew i najlepiej jest, gdy od początku do końca nic mu się nie podoba. Natomiast byłaś dzisiaj świadkiem chyba wyjątkowej sytuacji. Jak reżyseruję blisko 30 lat, to jest moja chyba setna produkcja, to po raz pierwszy miałem zbitkę trzech rzeczy. Że jest to pierwsza próba, kiedy przyszedł chór na scenę, w dodatku w kostiumach i po raz pierwszy wszedł w niemalże skończoną dekorację tego pierwszego obrazu. A woli pan być reżyserem czy dyrektorem? Szczerze? Najbardziej to lubię reżyserować. To jest mój zawód, który sobie wymyśliłem i wymarzyłem, jak miałem 15 lat. I robiłem wszystko. Przez całe liceum chodziłem do profesora Deglera na kurs teatrologii. Potem studiowałem w szkole teatralnej na Wydziale Lalkarskim w czasach, kiedy lalkarze byli genialnie kształceni, żeby robili to samo, umieli co aktorzy dramatyczni. Muszę powiedzieć, że kiedy sobie wymyśliłem i zamarzyłem, że chciałbym robić to, co robię dzisiaj, to absolutnie jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, bo do tego doszedłem. Dyrektorem jestem no, trochę z przypadku, tak? Ja od bardzo dawna już romansowałem z byciem szefem. Wiesz, nie ma specjalnej różnicy. Dyrektor i reżyser to są podobne zawody. Trzeba jakoś wymyślać świat i pracować z ludźmi. I robić jedno. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest, żeby to, gdzie tu siedzimy, widownia, gdzie siedzi 771 osób na każdym spektaklu, zawsze była pełna. Istniejemy od roku i nie przypominam sobie przez ten rok spektakli, a przeszło przez ten budynek ponad 210 tysięcy ludzi. Na dzisiaj to już jest ponad 220 tysięcy ludzi, którzy przyszli do Opery, Filharmonii, do Europejskiego Centrum Sztuki, żeby kiedykolwiek było pusto. Ważnym dopełnieniem scenografii są oczywiście kostiumy. W operze są one bardzo bogate. Muszą też być wygodne, aby nie przeszkadzać śpiewakom w trudnej sztuce śpiewania. A jak długo projektuje pan kostiumy? Długo. To jest parę różnych rzeczy się tutaj zbiega w jeden punkt. W gruncie rzeczy to jest element pracy nad inscenizacją całego przedstawienia, więc najpierw trzeba wymyśleć, o czym my robimy to przedstawienie i jak ma wyglądać świat, który powołujemy do życia na scenie. Jakby kostiumy są elementem tego świata. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga. Każdy kostium nam coś opowiada o postaci. Czyli musi być w jakiejś relacji do postaci, a każda z postaci ma na scenie, ma w trakcie przedstawienia jakby swoją historię do opowiedzenia. Prawda? I trzeci punkt. To jest kwestia dopasowania kostiumu do konkretnego śpiewaka czy konkretnej śpiewaczki. Za miesiąc, w tym miejscu, gdzie jeździmy, te cztery zapadnie zjadą 30 cm niżej i cała ta przestrzeń sceny zamieni się w jezioro. 15 tysięcy litrów, blisko 200 metrów kwadratowych powierzchni. I tu będą pływały łódki, ponieważ Traviata ma swoją tajemniczą wyspę, na której chowa się przed całym światem. Ten teatr jest w tej chwili chyba najnowocześniejszy w Polsce. Widziałaś już dzisiaj zapadnie, jak jeżdżą. My możemy nagle z tego dymu wyrzucić aktora, albo sprawić, że zatonie. Możemy zrobić tak, że wielki transatlantyk wpłynie na nas, a my będziemy się przed nim cofać. A możemy też być w niebie i pływać w chmurach. Wszystko tu jest możliwe. Mamy jeszcze jedną rzecz, której nie ma nikt w Europie. To jest jedyny teatr, w którym są najprawdziwsze organy. Tak? Nad widownią w czterech miejscach jest parę tysięcy piszczałek. Jest czteromanualowy, czyli ma cztery klawiatury, wielki pulpit i do tego nożne przyciski, którymi możemy też grać. I dzieciaki z całego województwa podlaskiego przyjeżdżają do nas i robimy dla nich takie przedstawienie, w którym gramy na organach. I jest tak strasznie śmiesznie, ponieważ okazało się, że te organy
wystarczają za całą orkiestrę. Co fajnego jest w operze? Scena, spektakle. To, że możemy wszyscy razem robić to, co kochamy. Czyli śpiewać, żonglować. Albo chociażby same dekoracje. Tam, gdzie są dekoracje, to jest taki magiczny świat. Taki, gdzie nie ma jego nigdzie indziej, tylko tutaj. Tylko my mamy do niego dostęp i widz tego nie ma prawa zobaczyć i nie zobaczy. To jest chyba najciekawsze, że to, co się dzieje za kulisami, jest dla młodych artystów jest najciekawsze, bo i owszem, występowanie na scenie, widzę patrzenie, jak ludzie biją brawo, to jest zawsze niesamowita rzecz, ale wydaje mi się, że to, co się dzieje za kulisami, to, że jest grupa ludzi, która coś wspólnie razem robi, to jest najciekawsze. A co jest trudniejsze, praca w chórze czy cyrkowe sztuczki? Cyrkowe sztuczki. Zdecydowanie śpiewanie jest czymś naturalnym i tutaj widać, że po castingu widać było od razu, że dzieci śpiewające to są dzieci po prostu z talentem urodzone, a no niestety żonglerki trzeba się było nauczyć. Do premiery dużo czasu, wiele pracy za nimi, ale kilka szczegółów trzeba dopracować. Opera przenosi w inny świat, nawet gdy nie ma spektaklu. Aż trudno stąd wyjść. Udało mi się.